Paweł, potrzebowaliście tego zwycięstwa bardzo? Dokładnie, to zwycięstwo było dla nas jak złoto. Każdy mecz, dzisiaj już był który? 9. mecz, prawda? Każdy mecz oddalał nas od zamierzonego celu. Cieszymy się, że to zwycięstwo akurat dzisiaj nastąpiło. Mamy nadzieję, że ten limit porażek i remisów jest już poza nami. Także cieszymy się, tym bardziej, że to zwycięstwo troszkę takie było zachwiane, gdyż prowadząc 2-0, mając pod kontrolą spotkanie, nagle robi się 2-2 i przypomina obraz Pelikana Łowicz i troszkę dobrze, że nie spuściliśmy głów i graliśmy do 90 minuty, tak jak trener podkreśla, że gramy do samego końca, nie odpuszczamy. No i cieszę się, że zdobyłem bramkę na 3-2, która przechyliła zwycięstwo na naszą korzyść. Jak się tutaj grało przy pustych trybunach? A powiem szczerze, że cóż, smutny widok, gdyż jednak ci kibice robią ten urok tej piłki. Szkoda, że ich nie było. No cóż, mamy nadzieję, że to zwycięstwo przekona ich i pojawią się na kolejnym spotkaniu. Liczysz, że tą bramką na 3-2 przekonasz trenera, żebyś to ty grał w pierwszym składzie? To znaczy, wie pan, ja w tej chwili staram się robić swoją pracę jak najlepiej. Jestem napastnikiem, rozlicza się napastnika ze strzelonych bramek. Ja do tej pory strzeliłem 3 bramki, także no bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że ta bramka jest bardzo okazała, gdyż zdobyliśmy 3 punkty po tej bramce i wygraliśmy spotkanie.